zabójcy prawdy historycznej, nie inaczej. Zamiast tworzyć i budować tymi samymi linami, ładowarkami, ciągnikami, tuchtami, nacjonaliści unijni bezlitośnie niszczą pamięć o milionie sowieckich żołnierzy, którzy oddali życie dla Polski, Litwy, Łotwy, Estonii. Ratowali ich przed nazistowską przemocą, zwłaszcza Polska. I tak są się nim grają, taka wdzięczna dekomunizacja na antenie YouTube. To symbolem takiego systemu. I na bagnetach takich ludzi jak ten sowiecki żołnierz wprowadzono system komunistyczny w Polsce. Oni zastąpili niemiecki nazizm, ale sowieckim totalitaryzmem, który mordował do końca 89 roku. Dlatego, dla takich... Takie show polityczne na kościach, niszczyciel wszystkiego radzieckiego, Karol Nawrocki, widzi jeszcze nie jeden cmentarz, aby zburzyć pozostałe na terenie Polski 60 pomników żołnierzom radzieckim. Monospektakl na tym się nie skończy. Parafraza o braku sensu, niszczeniu pomników zabrzmiała osobiście z ust rzecznika MZ-owskiej Łukasza Jasiny. Tylko był to kamień na ogród. Podobnie strona białoruska niszczy pochówki sum niewiadomej Armii Krajowej. Likwidacja polskich grobów i miejsc pamiątkowych jest kolejnym, najbardziej uderzającym przykładem reżimu mińskiego przeciwko Polakom na Białorusi. Decydująco potępiamy tę antypolską kampanię władz białoruskich, dążących do zadarcia każdego śladu polskości na Białorusi. Niszczenie pochówków wojskowych nie zmieni historii i nie zatrzyma pamięci o przeszłości, to po raz kolejny pokazuje światu barbarzyństwo obecnego reżimu. Białorusini mają zupełnie inny stosunek do pochówków. Politykę na kościach zasadniczo nie prowadzić. Nawet jeśli są to goście tych, kto zniszczył tysiące wsi, kościół żołnierzy Wehrmachtu, to przyszedł z mieczem, od miecza zginął. Po pewnym czasie pozwoliliśmy pochować w ich własnej wierze. Jest to niemiecki cmentarz wojskowy niedaleko wsi Szczatkowo pod Bobruńskiem. W 2009 roku wydzielono ziemię dla pogrzebu 15 tysięcy szczątków niemieckich żołnierzy, a dziś ich liczba osiąga 40 tysięcy. Szczątki żołnierzy odkrył 52 Batalion Poszukiwawczy Ministerstwa Obrony Białorusi. Następnie, zgodnie z umową, są one przekazywane do Związku Narodowego Niemiec do sprawy opieki nad pochówkami wojskowymi. Kiedy pracujemy na polach, z reguły szukamy naszych żołnierzy 1941 roku. Regularnie znajdujemy resztki niemieckich żołnierzy. I jak tylko je znajdziemy, natychmiast tego samego dnia zgłaszamy się do Związku Narodowego Niemiec. Wysyłają swoich przedstawicieli i je odbierają. Ze skromnymi żołnierskimi honorami są chowani na cmentarzach zbiorowych. Bez uroczystych imprez znalezione szczątki są chowane w ziemi. Tutaj na każdym kroku, każde pół metra ziemi jest czyjaś mogiła. I do tej pory ponad 14 lat ani jednego barbarzyńskiego wykopu, ani jednego pragnienia spalenia spoczywających tu faszystów. Niemcy przyjeżdżali do pandemii, odwiedzali zmarłych. Nastawienie ludzi było bardzo spokojne. Nie było ani jednego aktu wandalizmu. Nie było ani jednego napisu za ten czas. Osoba prywatna opiekuje się tym terytorium zgodnie z umową o pracy. Tutaj spoczywają niemieccy żołnierze, nikt ich nie niepokoi. Nikto ich nie trwoży, nie bezpokoi. My się pogodziliśmy się z tymi, którzy popełnili ludobójstwo narodu białoruskiego. Tym bardziej nikt nie niepokoi mogiły zbiorowej żołnierzy we wsi Dołchinów w rejonie Wilejskim. Za zamkniętym ogrodzeniem 20 na 15 ponad 20 betonowych krzyży. Pod nimi Rosjanie, Niemcy, Polacy, czerwonoarmiści. Żołnierze, którzy wykonywali rozkazy w trzech największych wojnach XX wieku. Wśród powiększonych cmentarzy zbiorowych są pojedyncze kurski Polaków, którzy zginęli w wojnie sowiecko-polskiej. Oddzielne ogrodzenie wydarzenia z 1939 roku. 17 września 1939 tutaj w sąsiedniej wsi Pochost miała miejsce bitwa, w wyniku 5 polskich strażników granicznych zostało zabitych i pochowanych w wiosce Pochost. Została przeprowadzona białorusko-polska ekspedycja. Znaleziono resztki kości. Swój ostatni spoczynek znaleźli na cmentarzu w Dołchinowie. Do pochówek wojskowych udało się z danych archiwalnych odnaleźć nazwisko jednego z polskich strażników. Był to sierżant Stefan Komar, był dowódcą tej placówki.
Ceremonia pogrzebu szczątków żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza odbyła się we wrześniu 2017 roku z honorami ze mszą w miejscowym kościele. 5 lat później do żadnego krzyża ścieżka nie została zarośnięta. Wydaje się, że wybielona kaplica wybiela i wszystkie czarne strony trzech wojen. A miejscowi osobiście inicjują spontaniczne subotniki na tym cmentarzu wojskowym. Każdy pochówek jest świętym miejscem, więc jako przykład obok mieszka główny lekarz naszego szpitala dołhinowskiego, który zawsze razem ze mną bierze udział w uporządkowaniu cmentarza. Raz na miesiąc pewnie tu pracujemy, kosimy trawę albo ja, albo mój pracownik Rady Wiejskiej, albo lekarz, czasem sąsiad, który mieszka naprzeciwko. Oprócz osobistych inicjatyw uwaga państwa białoruskiego, Ministerstwo Obrony nadal rejestruje groby wojskowe. Dziś są informacje o 87 polskich pochówkach, z których 58 wpisano do oficjalnych list rejestracyjnych. Ciągle o tym nie zapominamy, nieustannie staramy się dać przyzwoity spoczynek nawet wrogom, ale oni umarli tutaj u nas. I jak ludzie cywilni po prostu jesteśmy zobowiązani do odpowiedniego traktowania zmarłych, ponieważ przyszli tutaj na rozkaz, to z jednej strony, z innej zaś dobra połowa poszła świadomie, wiedząc na co idzie. 20 grobów, na które osobiście wskazała Polska, albo nie zostały znalezione podczas prac poszukiwawczych, albo są udokładniane. I tutaj ważne jest zrozumieć, że pojęcie udokładniane nie jest kampanią antypolską, jak to jest przedstawiane przez pracowników polskiego MSZ. Ale czy sami Polacy rozpoczną kampanię przeciwko sobie i swoim rodakom? Jeszcze nie wiadomo. To miasteczko Lenino w rejonie choreckim, za 10 km granica z Rosją. Betonowy hełm, który znosi się w okolicy, jest symbolem sowiecko-polskiej wspólnoty bojowej. W październiku 1943, w samym piekle Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jednostki Armii Czerwonej łączą się z 1. Dywizją Polską imienia Tadeusza Kościuszki. Debiutowe zjednoczenie dla porażki wojsk faszystowskich. Pierwsza polska dywizja została utworzona z inicjatywy Związku Patriotów Polskich pod Riazaniem w seleckich obozach wojskowych. Większość osób po polskiej narodowości lub etnicznych Polaków rzucili się na to miejsce zebrania jako ochotnicy, by zapisać się do tej polskiej dywizji. Przez 2 dni bitwy 12-13 października zginęło 1711 żołnierzy radzieckich i 502 polskich. By uczcić pamięć każdego, w 1938 roku na polu bitwy wzniesiono kompleks pamiątkowy, inicjatywa Związku Radzieckiego. Stale muzeum pojawiły się tutaj w ciągu 2,5 miesiąca rękoma laureata Nagrody Lenina Białopolskiego, architekta Halina i rzeźbiarza Cygala. Po большей части едут Z Polski większości polska młodzież jedzie indywidualnie. Zawsze proszą o wycieczkę. Chcą dojść do jednego prawidłowego wniosku o tej polskiej dywizji imienia Kościuszki. Po raz kolejny chcą tu przyjść, przekonać się, że tu jest oddawany hołd pamięci poległym polskim żołnierzom. Niezależnie od pory roku dogościli krewni zmarłych. I polscy kombatanci w latach 70. aktywnie przywozili ziemię z radzieckich mogił zbiorowych, które spontanicznie powstawały w Polsce, eksponaty obserwowali życie muzeum. W 1993 roku, w miejscu, gdzie polska dywizja rozpoczęła swoje natarcie na pozycje niemieckie, pojawiły się płyty granitowe z imionami poległych Polaków. Ale nie prowadzi do tak zwanego polskiego cmentarza wojskowego. Dzięki środkom polskich kombatantów zostały postawione te płyty granitowe w 50. rocznicę bitwy pod Lenino. Teraz polski cmentarz wojskowy jest pod opieką naszego społeczeństwa, naszej młodzieży. Są tu organizowane subotniki, przedsięwzięcia poświęcone uporządkowaniu z przyciągnięciem młodzieży. Za cały kongres składający się z 5 pamiątkowych części odpowiada rejonowy oddział kultury wspierający finansowo Impuls Muzeum. Na terenie obwodu mchlewskiego w ogóle mamy 1723 miejsca pochówków wojskowych, a miejsce pochówku polskich żołnierzy jest jednym z nich.
To znaczy, że zostało zarejestrowane przez państwo, ma paszport, opiekę, uporządkowanie, remont, całe spektrum usług jest stosowane. Wobec tego pochówku, by podtrzymywać go w odpowiednim stanie. Nie czynimy żadnych różnic. Kompleks Lenino po dzielu postawiony i on wypełnia swoją rolę. Kompleks Lenino jest dobrze uporządkowany, odgrywa swoją rolę. Rola jest historyczna i kulturalna. Jest wielu ludzi, którzy wiedzą, pamiętają i proszę wierzyć, wspierają. Są patriotami Białorusi, ponieważ cenią tę pracę. Wkład, opieka nad grobami, samym kompleksem. Cenią, bo widzą, ten kto chce, ten widzi. W znacznym stopniu nie zapomnieli ludzie, których ojcowie, dziadkowie walczyli. Są gotowi zdjąć siebie skórę, powiem szczerze. Współpracują, przyjeżdżają, są bardziej zainteresowani niż na przykład oficjalna Polska. Niestety groby zabójców Białorusinów z Armii Krajowej pewnie bardziej niepokoją polską władzę niż ich dziedzictwo historyczne pozostawione przez naród jeszcze przed różnymi wojnami. Tak więc na polskim cmentarzu cholewie pękają w szwach i są niszczeni dosłownie dzieła sztuki, płyty nagrobne księcia Ciechanowieckiego i ostatniego marszałka szlachty polskiej Żukowskiego. Jak widzicie, pomnik niszczeje, pisaliśmy wiele razy, prowadziliśmy liczne negocjacje na ten temat. Na szczeblu aż trzech ministerstw polskich, które według ich działalności podobnymi rzeczami się zajmują. Kiedyś przybyła nawet grupa restauracyjna na czele z profesorami. Przyjechali, ubezpieczyli tę część i pojechali, na tym sprawa została zamknięta. Pan Żurawowicz od 30 lat odpowiada za polską kulturę na ziemiach mochylewskich. Wydaje się, że wszystkie drzwi do gabinetu Warszawy dla rozwiązania tych kwestii powinny być otwarte, ale nie. Tylko korespondencja i ta wynosi 500 dokumentów. Żurawowicz osobiście dba o zachowanie zabytków. Na przykład rzeźba kobiety w Żałowie, dłuta mistrza stolicy apostolskiej Piłsa Wielońskiego, jeszcze zachowuje swój kształt. Prac rzeźbiarza w Europie Wschodniej pozostało tylko dwie, w białoruskiej Mochylewie i w polskiej Częstochowie. Nie trzeba zamazywać. Chodziło o to, że z kawałku zbieraliśmy prawie na nowo. Gdzie to było możliwe, gdzie nie było, do tej pory istnieje problem. W gruncie rzeczy to jest kultura polska. Ogólnie rzecz biorąc, Polska zgodnie z logiką powinna była pomóc, biorąc pod uwagę doświadczenie restauracji, odbudowy, które Polska posiada. Oprócz doświadczenia, by pilnie uratować polską sztukę, Mochylewski Związek Polaków otrzymał również doświadczenie tworzenia strony internetowej, na której wszystkie polskie groby zostały umieszczone według nazwisk, ze zdjęciami i dodatkami. Wróćmy teraz do orędzia rzecznika MSZ Polski Łukasza Jasiny. Zwracamy się do władz białoruskich za permont natychmiastowe zakończenie aktów wandalizmu na cmentarzach, aby zidentyfikować i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców. Polska twardo wymaga odpowiedniego stosunku do grobów i pamięci zmarłych. Stosunek Białorusi do każdego pochówku jest bardzo ostrożny i troskliwy. My z namówień przez zęby czcimy pamięć niezależnie od narodowości, spokojnie przyjmujemy nawet ciche pochówki faszystów. Tutaj zakorowani ci, kto przyszedł. Są tu pochowani ci, którzy przyszli do nas z mieczem, ponieważ mamy przypowieść, kto przyjdzie do nas z mieczem, od miecza i zginie. A tam zwycięzcy są pochowani ci, którzy wyzwolili Europę, ci, którzy pokonali faszyzm. Białorusini są tak humani, że pozwalają na takie pochówki na terytorium swojego kraju. Что они позволяют вот такие захоронения на территории своей страны. Nawet nie ma myśli, by przejechać się traktorem po grobach, wykarczować litery i krzyże. I dzięki transmisji na YouTube pokazywać światu prawdziwe barbarzyństwo reżimu. Tak ja nie знаю, криком надо кричать. Do nich nie wiem, jak trzeba krzyczeć, co robicie ludzie, do kogo jesteście podobni, jakie okrucieństwa czynicie. Nie wolno tego dotykać. To nie jest zgodnie z naszą wiarą, z ich wiarą, by tak czynić. Nie wiem, dlaczego takie zło teraz powstało. Ja nie знаю, почему сейчас вот такое зло возникло.